Ubiegła sobota okazała się dla OSP Lotyn bardzo ważnym momentem. W lokalnej hali sportowej odbyło się tradycyjne zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Spotkanie w pierwszej części służyło w głównej mierze podsumowaniu roku ubiegłego pomimo obo ograniczeń pandemicznych, jakie były, no nie wszystko udało się zrealizować, ale, ale naprawdę sporo udało się, bo jeżeli nasze sprawozdanie w budżecie obejmuje coś chyba około, z tego co pamiętam, 200 tysięcy złotych różnych wydatków, więc no śmiało można powiedzieć, że jest dobrze. Dążymy do tego, żeby to zabezpieczenie sprzętowe poprawiało się. Z racji szkoleń z strażami pożarnymi z Niemiec mamy jakieś doświadczenie, do czego chcemy dążyć. Są oczywiście także nasze krajowe wymagania, co ma być i jak ma być, jednakże co Roku, staramy się przynajmniej te 20 do 30 tysięcy na sprzęt strażacki wydawać. A gdy już podsumowania dokonano, przedstawione zostały plany jednostki na rok 2022. Plany na ten rok, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, to chcielibyśmy dokupić hełmów, ponieważ nasze już są trochę zużyte i chcemy kupić lżejsze. Dodatkowo rękawice techniczne, rękawice pożarowe oraz zrobić przegląd dla drabiny, którą posiadamy, tak aby mogła uzyskać certyfikat i móc tą drabiną jeździć do działań ratowniczo-gaśniczych. Oprócz tego w planach jest też kilka prac budowlanych. Lotyńscy strażacy będą starali się o nową posadzkę w garażu, remizy oraz utwardzenie gruntu przy boksie garażowym. Najważniejszym elementem tegorocznych zamierzeń jest jednak realizacja projektu, który otrzymał bardzo solidne dofinansowanie. Z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej Mori, czyli po niemiecku Freiwillige Feuerwehr Mori, będziemy realizować w tym roku dość duży projekt, bo dofinansowanie do projektu to jest 60 tysięcy euro z projektu, czy też programu Erasmus, co powoduje, że na szkolenia, działania, ćwiczenia no pieniędzy nie zabraknie. Jeśli idzie o ubiegłoroczne interwencje, to lotyńscy strażacy wzięli udział łącznie w 40 zdarzeniach, z czego w dwóch w naszym powiecie szczecineckim. Po raz ostatni widziani byli jednak nad Trzesieckiem przy okazji strażackiego konwoju Świętego Mikołaja, zorganizowanego przez portal Szczecinek 112.